Razem się wam lubię. Dzień dobry. Witaj. Co to za zdjęcia? To są zdjęcia z powstania. I tu są moi przyjaciele. A który to pan? To jestem ja. A to jest mój dowódca. To jest Lucja i Litka. To są nasze kochane sanitariuszki. To jest Wojciech, Monika i oczywiście Inka. A mógłby pan opowiedzieć coś o nich i o powstaniu? Jasne, siadaj. Najbardziej chciałbym się skupić na dowódcy. Bardzo mi pomógł w trudnych chwilach. Był moim autorytetem. Ale zacznijmy od początku. To niesamowite. Dziękuję, że mi pan o tym opowiedział. Nie ma za co, kochana. Historia musi być przekazywana. Szanowny Andrzeju, jestem Basia, mam 13 lat i bardzo interesuję się historią Polski. We wrześniu na lekcjach języka polskiego omawialiśmy lekturę pod tytułem Kamienie na szaniec. Z wypiekami na twarzy czytałam poruszającą historię o młodych ludziach, którzy w czasie hitlerowskiej okupacji nie czekali na koniec wojny z założonymi rękami, tylko chwycili za broń. Poznaliśmy losy twoich kolegów, Alka, Rudego i Zośki. Czasami trudno nam, uczniom, było uwierzyć, że młodzież była zdolna do takiego bohaterstwa. Na kartkach tej książki pojawiło się również twoje nazwisko. Dowodziłeś akcję, w czasie której zginął Tadeusz Zawadzki. Byłeś świadkiem i uczestnikiem tych tragicznych wydarzeń. Byłeś jednym z nich, chłopcem silnym jak stal. Postanowiłam się dowiedzieć czegoś więcej o twojej historii. Przeżyłeś śmierć swoich najbliższych kolegów, ale wiedziałeś, że testament Rudego trzeba wypełnić. Byliście jak las. Gdy jedno drzewo padło, inne stawały w szeregu. Dowódca AK, generał Tadeusz Burkomorowski, uznał kampanię Rudy, batalionu Zośka, za najlepszą z biorących udział w powstaniu warszawskim. Ty byłeś dowódcą. Godnie zastąpiłeś Rudego, Zośkę, Alkę. Twój ojciec, żołnierz, kawaler Orderu Virtuti Militari, niewiele przed wybuchem wojny napisał w liście do ciebie i twojego brata. Jesteście z rodu rycerzy, zrosłych wszystkimi filarami serca, z Rzeczpospolitą i sprawami tego ducha szlachetnego macie obowiązek kultywować w sobie. Twoja biografia pokazuje, że wziąłeś sobie do serca słowa ojca. Na tajnych kompletach byłeś prymusem. Głupio się czujemy, czytając to. Często nam się nie chce odrobić zadania, przygotować do lekcji. Ty w czasie wojny znalazłeś motywację. Koledzy z konspiracji nazywali cię amorkiem, ale łagodnym dowódcą to nie byłeś. Nieraz potraktowałeś towarzyszy broni surowo. Nie wszystkim to się podobało, ale wiedziałeś, że na polu bitwy karność czy dyscyplina mogą uratować komuś życie. W czasie powstania warszawskiego wielokrotnie wykazałeś się bohaterstwem. Z brawurą prowadziłeś swój oddział. Na twojej piersi dwukrotnie przypięto krzyż walecznych i najwyższe oznaczenie dla żołnierza na polu bitwy – Order Virtuti Militari. Mimo ciężkiego postrzału w twarz, jako jedyny przeprowadziłeś swój oddział ulicami miasta, nie schodząc do kanałów. W czasie bombardowania staromiejskich ulic zginął przy ulicy Franciszkańskiej cały pluton kampanii Rudy. Uratowałeś wówczas życie Annie Borkiewicz, wciągając ją do piwnicy. Kiedy czytam opisy akcji walk, w których brałeś udział,
Czasami myślę, że to niemożliwe, tak nie bać się śmierci. Aż stało się. 15 września, w upał po południu o 4, może 5, zaczęło się nagle wszystko naraz. Było w tym słychać katiuszy, czyli tak zwane organy Stalina. Raptownie zaczął się jeden huk, taki, że niebo się obijało o ziemię. Albo wtedy czuło się, że rwie się całe na kawały. Żołnierze z pierwszej armii Wojska Polskiego, generała Berlinga razem z Sowietami, w myśl decyzji marszałka Rokossowskiego, nacierali wzdłuż rzeki, odgrodzić się od powstania, zgodnie z wymogami Józefa Stalina. Tego dnia prowadziłeś działania zwiadowcze, aby nawiązać kontakt z berlingowcami. Ubrany w niemiecki mundur, z biało-czerwoną przepaską mało widoczną. Nie wiadomo, czy pojedynczy strzał padł z broni z niemieckiego snajpera, czy to bratobójcza kula trafiła cię prosto w serce. Każde życie ludzkie jest bezcenne. Każdy z poległych twoich towarzyszy oddał życie za ojczyznę. Ani mniej, ani więcej niż ty. Ale twoja śmierć była ciosem w zespół. Stałeś się dla nich nadzieją. Wcieleniem ideałów szaroszeregowych. Twoja łączniczka Krystyna napisała we wspomnieniach. Andrzej umiał nas natchnąć wiarą i optymizmem, że choć może wielu z nas zginie, z naszej krwi powstanie wolna Polska. Z waszej ofiary zrodziła się wolna ojczyzna. Drogi Andrzeju, mamy to szczęście żyć i uczyć się w czasach wolnych od wojennej zawieruchy. Non omnis moriam. Cząstka ciebie żyje w nas. Obiecujemy, że postaramy się żyć tak, abyś nie musiał się tam w niebie za nas wstydzić. Śpi, Andrzeju.